Zacznijmy od tematu szpitala. Na stronie internetowej Starostwa Powiatowego pojawiła się informacja, że prace zmierzają do położenia płyty fundamentowej pod konstrukcję budynku. Natomiast 8 miesięcy temu, kiedy zarząd powiatu ogłosił, że szpital powstanie, już przyjmie swoich pierwszych pacjentów w kwietniu 2018 roku, czy to faktycznie będzie miało swoje miejsce? Na chwilę obecną chcę uspokoić wszystkich mieszkańców powiatu żywieckiego, że prace przy budowie szpitala trwają zgodnie z harmonogramem. Chcę też podkreślić, że wszystkie warunki podpisanej umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, które były po stronie powiatu, zostały spełnione w 100%. Wszystkie kwestie organizacyjne, zabezpieczenie drogi dojazdowej i wszystkie wymogi formalne również zostały zapełnione. W związku z tym oczekujemy od partnera prywatnego spełnienia wszystkich warunków stawianych po jego stronie. Na chwilę obecną realizacja budowy zgodnie z przedstawioną informacją od partnera jest prowadzona zgodnie z harmonogramem. Mam nadzieję, że przedstawiony nowy pomysł na finansowanie dalszej części budowy zostanie w najbliższych tygodniach sfinalizowany. Natomiast termin dla nas, jako dla powiatu, jest nieprzekraczalny, a więc maj 2018 roku. I to jest termin, do którego musi szpital powstać. Powróćmy jeszcze troszeczkę do tematu Pałacu Habsburgów, który od 2013 roku w zasadzie pozostaje w czołówkach naszych gazet lokalnych. Czy została zawarta ugoda między rodziną Habsburgów a powiatem? Czy są jakieś plany odnośnie nowego zamku? Czy też jesteśmy w stanie, czy gotowi jesteśmy oddać zamek Habsburgom, czy chcemy zachować to dziedzictwo? Szanowni Państwo, chcę podkreślić, że wniosek z roszczeniem złożony przez pełnomocnika rodziny Habsburgów został złożony do wojewody zgodnie z procedurą i to pełnomocnik rodziny Habsburgów wniósł pozew z żądaniem zwrotu nieruchomości. My jako zarządca tej nieruchomości byliśmy zobowiązani, aby przedstawić nasze stanowisko jako powiatu odnośnie tych żądań. Na chwilę obecną nie wyraziliśmy zgody na przekazanie czy na oddanie tej nieruchomości, tego majątku, uznając, że po pierwsze wszystkie inwestycje przeprowadzone w tym budynku po wyprowadzeniu szkoły mają na tyle istotną rangę i wagę oraz wiążą nas umowy z urzędami, które dofinansowały te projekty, że nie mamy podstaw formalno-prawnych, aby w jakikolwiek sposób rozmawiać o przekazaniu tej nieruchomości. Sprawa jest oczywiście bardzo skomplikowana, ponieważ chcę podkreślić bardzo dużą rolę i znaczenie rodziny Habsburgów dla Żywca i dla całej Żywiecczyzny. I oczywiście my jesteśmy zawsze pełni uznania za ten wkład rodziny Habsburgów w rozwój Żywiecczyzny i ten element również będziemy rozważać przy propozycjach ewentualnej jakiejkolwiek ugody. Na chwilę obecną postępowanie toczy się przed właściwymi organami, a więc przed wojewodą śląskim, no i czekamy na dalsze decyzje wojewody w tym zakresie. Zaczynamy wyjaśnić do prasy. Starosta Żywiecki deklarował, że jeśli rodzina miałaby jakiś pomysł, to być może byłby skłonny przekazać to dziedzictwo. Rozumiem, że musiała być pełna zgoda całego zarządu i jak się pan do tego odniesie? I tak jak powiedziałem, ze względu na charakter i wkład, olbrzymi wkład w rozwój Żywiecczyzny dokonany przez rodzinę Habsburgów, my taki scenariusz rozważamy. Wszystko jest oczywiście ważne i bardzo istotne, szczegóły takiej ugody. Czyli czy to oznacza, że powiat nie ma pomysłu na wykorzystanie pałacu i czy oddanie, wyprowadzenie szkoły z zamku w 2013 roku było trafnym posunięciem? Przede wszystkim powiat żywiecki nie ma pieniędzy, żeby wyłożyć znaczną kwotę pieniędzy na adaptację tych pomieszczeń i na właściwe dostosowanie do realiów, do wymogów współczesnego świata. Bo przypominam, jest to zamek, jest to pałac, który wymaga olbrzymich nakładów, liczonych w dziesiątkach milionów złotych, ponieważ jego adaptacja, taka pełna, profesjonalna, pod jakąkolwiek przygotowanie jakiejkolwiek oferty stworzonej na bazie tego zamku, pochłonęłaby takie kwoty. Zatem trzeba też realnie powiedzieć, że samorząd, który nie ma środków finansowych, musi rozważyć z jednej strony koszty utrzymania tego budynku, które co roku ponosimy przy określonym deficycie i braku środków, a z drugiej strony niewykorzystanych walorach tego obiektu, które być może rodzina Habsburgów ze względu na swoją renomę, swoje znaczenie w Europie byłaby w stanie racjonalnie wykorzystać. I to są aspekty, które rozważamy, analizujemy. Oczywiście trzeba też
i będę to powtarzał, trzeba pamiętać o naszych zobowiązaniach względem podmiotów, które dofinansowały remont tego obiektu. Czyli rozumiem, że zamek zostaje jakby nieruszony, nic nie będzie się działo aktualnie, tam pozostaje taką perełką, która jest niewykorzystana. No realia są na dzisiaj takie, że toczy się tak naprawdę cała procedura administracyjna, wymiana korespondencji, pism, wszystkich wymogów formalnych, ale to jest bardzo istotne, bo tak naprawdę ta decyzja formalna, administracyjna zdecyduje no, na najbliższe dziesiątki lat o przeznaczeniu, o losach tego budynku. Musimy się uzbroić w cierpliwość. Wyprowadzenie szkoły, oczywiście można dzisiaj analizować, czy było właściwe, czy nie, natomiast ja uważam, że szkoła w murach pałacu to nie jest dobry pomysł. W związku z tym należało to zrobić, natomiast trzeba od razu, i takie czynności były podejmowane, aby od razu znaleźć pomysł na sam obiekt Pałacu Habsburgów. I tutaj rzeczywiście duża rola rodziny Habsburgów, mam nadzieję, że zostanie wykorzystana. A czy nie można było załatwić tej sprawy jeszcze za życia arcyksiężnej Marii Krystyny Habsburg i ją poprosić o to, by przekazała tę nieruchomość żywiecczyźnie? Przypomnę, że takie czynności zostały dokonane w stosunku do Starego Zamku, gdzie spisano stosowne dokumenty, gdzie rodzina jakby przekazała już w sposób ostateczny władanie tym zamkiem, starym zamkiem Żywcu. No nie udało się tego zrobić powiatowi w poprzednich latach. Też nad tym ubolewam, ponieważ być może była taka okazja i była nawet wola. To były zaniedbania ze strony starostwa? Nie chcę się tutaj wypowiadać, nie znam szczegółów wówczas prowadzonych rozmów pomiędzy przedstawicielami rodziny Habsburgów a zarządem powiatu żywieckiego. Nie mam takiej wiedzy i nie chcę takiego sądu wypowiadać. Ja też ubolewam tylko nad tym, że te rozmowy nie zakończyły się efektem ostatecznego przekazania tej nieruchomości na rzecz powiatu. Ale takie mamy fakty na dzisiaj, że wniosek z roszczeniem zgodnie z procedurą jest u wojewody śląskiego i czekamy na rozstrzygnięcia w tym zakresie. Będę miała jeszcze jedno pytanie odnośnie bezrobocia. To znaczy, pojawiły się dosyć optymistyczne informacje z naszego Powiatowego Urzędu Pracy dotyczące spadku bezrobocia w naszym powiecie. W związku z tym proszę mi powiedzieć, czy powiat w jakiś sposób realizuje pewne programy promocyjne wraz z PUP-em i czy jak to się ma do racjonalizacji na przykład zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Żywcu, która była zapowiadana ponad półtora roku temu. To może zacznę od drugiej części tego pytania. Szanowni Państwo, co do racjonalizacji zatrudnienia i w ogóle czynnościach racjonalizacji zatrudnienia w administracji powiatowej, bo z takimi hasłami szliśmy, przejmując zarząd i prowadząc czynności organizacyjne w starostwie półtora roku temu, to przypomnę, że taki audyt został przeprowadzony w starostwie przez firmę zewnętrzną i ograniczyliśmy zatrudnienie w wyniku tego audytu o prawie 15 etatów. To jest sporo jak na administrację, gdzie jednak zadań przybywa i zarówno na szczeblu gminnym, powiatowym, tych zadań ustawowych jest coraz więcej. Uznaliśmy jednak, że sytuacja finansowa powiatu jest na tyle trudna, bardzo niebezpieczna, a więc wysoki wskaźnik zadłużenia, że trzeba zacząć od siebie. A więc dokonaliśmy takiej racjonalizacji zatrudnienia. No najbardziej daleko idącym efektem jest również likwidacja Powiatowego Zarządu Oświaty. Przypomnę, rok temu przeprowadzona, gdzie została cała jednostka zlikwidowana. W to miejsce oczywiście został powołany Wydział Oświaty, ale w znacznie okrojonym personalnie składzie, który tak naprawdę już tylko służy zarządowi do bieżącego zarządzania oświatą. Co do innych działań w sferze szeroko rozumianego bezrobocia, to tutaj należy słowa uznania skierować pod adresem pani dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, która to instytucja w imieniu powiatu realizuje całą politykę zwalczania skutków bezrobocia. I tutaj rzeczywiście podeprę się danymi statystycznymi, ale w samym 2015 roku Powiatowy Urząd Pracy wykorzystał ponad 15 milionów złotych w ramach Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego na wszystkie działania związane z łagodzeniem skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. To jest naprawdę duża pula pieniędzy, różne programy realizowane w ramach tych środków. Liczy się efektywność, liczą się skutki. A skutki mamy takie, że w 2016 roku na koniec maja mamy o ponad 4 punkty procentowe mniejsze bezrobocie. W ilościach bezwzględnych to ponad 1100 bezrobotnych mniej. To jest naprawdę imponujące.
Oczywiście na to składają się również inne elementy. To trzeba uczciwie też powiedzieć. Bierzemy pod uwagę też osoby, które są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy. Natomiast jest duża rzesza osób, które no, nie korzystają z tej instytucji. Tak jest. Pani redaktor tutaj mówi o, powiedzmy, tej szarej strefie. Oczywiście Urząd Pracy zajmuje się osobami, które przyjdą po taką pomoc. Zarejestrują się w Urzędzie Pracy, szukają pracy i od tego jest urząd, aby im taką pracę czy takie czynności podjąć i przedstawić propozycję, żeby coś zaoferować tym ludziom poszukującym. I mówimy oczywiście o takiej grupie osób, która chce, szuka, bo po prostu chce pracować. I tutaj rzeczywiście jest znaczący spadek i to jest największy od 7 lat spadek ilości bezrobotnych, tych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy. Z jednej strony świetnie, bo to jest dobra wiadomość dla wszystkich, którzy szukają pracy, że ta praca jest. Z drugiej strony mamy coraz większe problemy na rynku pracy, bo to już zaczyna się tworzyć rynek osób szukających pracy, rynek osób, które mogą wybierać spośród ofert pracy. Mam nadzieję, że również pracodawcy w zakresie swojej oferty wynagrodzenia dla tych pracowników również będą tutaj na tyle otwarci, aby te warunki były coraz lepsze. A przypomnę, że od stycznia 2017 stopa, minimalna kwota wynagrodzenia również rośnie i to wszystko będzie elementem bardzo ważnym w aktywizacji również pracodawców w stosunku do swoich pracowników. Jeszcze mam takie pytanie, czy ta racjonalizacja w Starostwie Powiatowym Wrzeszczu, jeżeli chodzi o zatrudnienie, będzie nadal postępowała, ponieważ pojawiają się nowe oferty pracy, na przykład na stronie BIP, Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego. Czy w związku z tym pójdziecie w tym kierunku, czy raczej będzie to cięcie? Obecne ruchy są wynikiem przejść na emeryturę, zakończeniem pewnych okresów swojej pracy pracowników już zatrudnionych w starostwie lub jednostkach. Są też również oferty na zastępstwo w przypadku długoterminowych, długoczasowych nieobecności. Natomiast to, co pani redaktor zapytuje, my cały czas sprawdzamy, koordynujemy i pilnujemy tej racjonalizacji poprzez cały system kontroli wewnętrznej. I rzeczywiście tam, gdzie jeszcze są pewnego rodzaju rezerwy, będziemy się starali tą racjonalizację cały czas aktywizować i wprowadzać. Rozumiem. Dziękuję serdecznie za rozmowę. I bardzo serdecznie Państwu dziękuję za uwagę, za te pytania. Mam nadzieję, że kolejne tematy związane z działalnością, funkcjonowaniem starostwa będziemy mieli możliwość kontynuowania. Ja również dziękuję. Dziękuję serdecznie.